Siemaneczko wszystkim, witam was serdecznie na kanale Być jak Herkules. Witam was w kolejnym klasycznym vlogu herkulesowym. Będzie to taki vlog, trochę update z moich treningów, update trochę z kwestii takich dietetycznych, z tego jak mi się wychodzi z kontuzji odcinka lędźwiowego. Trochę pogadam, co tam właśnie u mnie słychać. Przede wszystkim taki update treningowy, bo właściwie głównie po to przychodzicie na ten kanał. Jednak jeżeli interesuje was coś więcej niż tylko trening, dieta, suplementacja i kwestie okołotreningowe, to zachęcam do pisania pytań w komentarzach. Generalnie w komentarzach na Instagramie czy też na Facebooku piszcie pytania. Staram się zbierać pytania do jakiegoś Q&A, ale mam problem, ponieważ mój telefon Honor jest to podmarka od Huawei'a i chyba aktualizacje nie wychodzą, jeżeli chodzi o Instagrama, i opcja zadaj mi pytanie po prostu nie działa. Także te pytania gdzieś tam giną. Jeżeli zadacie mi pytania w opcji zadaj pytanie, one po prostu do mnie nie przychodzą, także pytania albo na priv, albo pod zdjęciami, albo pod filmem. Różna kwestia, zapraszam, będzie o czym nagrywać filmy. Porozmawiam sobie też trochę o tym, jak teraz trenuję, jak trenuję podczas, powiedzmy, wychodzenia z kontuzji o symptomach rwy kulszowej, jak sobie z tym psychicznie radzę, jak sobie na treningach z tym radzę. Także ogólnie co w tej kwestii słychać i może troszkę więcej co słychać. Tak generalnie jak to zawsze freestyle'owo do tej kamery mówię i zobaczymy, gdzie mnie ten spacer poniesie, bo właśnie skorzystam sobie z fajnej pogody, i gdzie mnie moje myśli poniosą, o czym dokładnie będzie film. Więc co, po prostu powiem jeszcze właśnie co u mnie słychać. Przed chwilką nagrywałem podcast u Daniela Ortengi na jego kanale. Myślę, że część z was kojarzy. Chłopak z Poznania, ma dużo subskrypcji, więc w świecie fitness na pewno jest to osoba znana. Nagrywaliśmy podcast o diecie wegańskiej w sporcie. Nie było właśnie tam konkretów, tylko rozmawialiśmy sobie jak kumpel z kumplem, którzy znają się właśnie z YouTube'a i mieli okazję w końcu porozmawiać trochę dłużej ze sobą, na przykład na takie kwestie właśnie weganizmu, sportu, dlaczego dieta wegańska, jakie widzę plusy na przykład i tak dalej. Ale nie było takich konkretów, ale spokojnie umówiliśmy się już tak wstępnie na jakieś kontynuacje tej rozmowy, także myślę, że powstanie dużo fajnych filmów. Odwiedźcie Daniela, sprawdźcie jego filmy, sprawdźcie inne podcasty. Występował Szmeksy i wiele osób ze świata fitness będzie występowało, bądź występowali. Także po prostu zapraszam. Piszcie komentarze z pytaniami, będzie fajne kilka materiałów. Także przed chwilą to było nagrywane. Stwierdziłem, że spontanicznie wezmę kamerę i sobie wyjdę, porozmawiam, skorzystam jeszcze z tego, że 10 września chyba jakoś jest teraz dzisiaj i mamy jeszcze fajną pogodę, jak widzicie, idę w krótkim rękawku, także jest fajnie. Będziemy sobie do lasu, nie wiem jak tam będzie z jasnością na ekranie, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No i przechodzimy do tematu przewodniego, właśnie jak spełnić w diecie wegańskiej, diecie roślinnej około 160 g białka. Tak jak mówiłem, wybrałem to pytanie spośród jakby sugestii, pytań w grupie Herkules Team, ponieważ jest to ilość białka, którą też staram się zjadać. Czasami jest tego białka troszkę więcej, czasami jest troszkę mniej. Jak wiadomo, nie każdy dzień musi być idealny, nie każdy dzień jest taki sam. Czasami nie mamy apetytu, a czasami mamy aż większy apetyt. I właśnie jak to u mnie wygląda? Dlaczego nie nagrywam jakichś standardowych dni jedzenia? Jest to po prostu logistycznie trochę trudne kręcić się z kamerą podczas gdy moja dziewczyna gotuje. U nas jest właśnie na tyle mam wygodny, powiedzmy, catering od własnej dziewczyny, że no nie muszę gotować. To jedzenie jest bardzo smaczne i po prostu mi to odpowiada, także bardzo, bardzo ci dziękuję, kochanie. No i jak to właśnie wygląda u mnie ten dzienny jadłospis, powiedzmy, dlaczego nie nagrywam foodbooków takich klasycznych. Raczej nie chcę, żeby kamera wylądowała mi w jakimś sosie do spaghetti, także no nie kręcę się z tą kamerą często przy jedzeniu, ale macie tutaj jakieś na ekranie przykładowe propozycje moich posiłków, jak to wygląda, śniadanie, posiłki obiadowe, kolacje, jakieś przekąski itd., itd. Także ja przeważnie jem, powiedzmy, cztery większe posiłki, spożywam około 3500 kalorii tak średnio, raz to jest bliżej 3000, raz to jest bliżej 4000. Jednak rzeczywiście ten poziom białka to jest coś, co sobie tak w miarę kontroluję, w miarę sobie to szacuję. I jeżeli chodzi o to, żeby się zgadzało te moje magiczne 160 g białka, wychodzi to na to, że ja mam codziennie w diecie pewne produkty, które praktycznie zawsze się znajdują. Jest to po pierwsze
dwie porcje odżywki białkowej. Przeważnie stosuję miks białek roślinnych. Jak wiecie, współpracuję z marką siwaroślin.pl, polski dystrybutor wegańskich suplementów. Nie tylko odżywki białkowe oczywiście, ale również suplementy okołotreningowe, suplementy witaminowe. Także zachęcam sobie do sprawdzenia ich strony. Z hasłem Zarzycki 10 macie 10% rabatu na całe zamówienie. I tak, ja dziennie korzystam z dwóch porcji takiej odżywki białkowej. Czy to dużo, czy nie dużo? Odpowiedzcie sobie sami. Ważę praktycznie 100 kg i wiele osób, które jakby trenują kulturystycznie, trenują siłowo, dwie porcje odżywki białkowej dziennie to wcale nie jest jakiś duży poziom tego suplementu, powiedzmy. Oprócz tego spożywam jeszcze plus minus 100 gramów takich produktów jak orzechy bądź nasiona, pestki dyni, pestki słonecznika, migdały, orzechy ziemne, orzechy włoskie. Tego spożywam jedną kostkę tofu dziennie. Tofu wędzone, tofu naturalne, w zależności od tego, na jakie mam ochotę, jakie jest w daniu. I to też nie zawsze jest tofu, czasami to zamieniam na jakiś inny produkt, który ma podobną ilość białka. I tutaj na przykład zareklamuję takie kotlety, które już kiedyś pokazywałem, kotlety z dobrej kalorii. One mają ponad 20 gramów białka, 24 chyba, jak dobrze pamiętam, w jednym kotlecie. Także taki produkt czasami może mi zastąpić jakiś jedną kostkę tofu, bo mam podobnie 20 gramów z haczykiem białka. Czasami też się zrobi jakieś na przykład kotlety z granatu sojowego. Ale wszystkie tu propozycje jakby posiłków macie na ekranie. Jeżeli Was jakiś zainteresował, to polecam sobie sprawdzić Facebook Dobrosława Lewicka Trener Personalny. Tam są przepisy po prostu na to, co w zasadzie jem. Większość z tych posiłków, które tam się pokazują, no to są również elementy mojej diety, tylko często jest to pomnożone razy dwa po prostu, bo jem dwa razy więcej niż moja dziewczyna. Co jest dalej? Mamy tak, dwie porcje odżywki białkowej, 100 gramów orzechów bądź nasion, kostka tofu i powiedzmy puszka roślin strączkowych, na przykład fasola, groszek, ciecierzyca. Tak to wygląda. To są takie pewniaki, które się znajdują codziennie. Czasami zamiast tej puszki fasoli na przykład ugotuję sobie 100 gramów ciecierzycy, przepraszam, soczewicy, chociaż soczewicę się łatwiej gotuje. Zrobię sobie z tego jakąś zupę, czy nawet soczewicę zjem po prostu przyprawioną solem i pieprzem z odrobiną przecieru pomidorowego. Bardzo spoko wchodzi. Już z tych produktów, jak dobrze pamiętam, jak sobie podliczyłem, mamy około 120-110 gramów białka. Z samych tych produktów właśnie, jak odżywka białkowa, jak orzechy i nasiona, kostka tofu i rośliny strączkowe. Z tego już mam 120 gramów białka, 110-120. Brakuje mi tylko 40, a jeszcze mam masę węglowodanów przed sobą. Spożywam około 400 gramów węglowodanów. Czasami nawet więcej, więc przeliczając to na przysłowiowe nawet worki ryżu, które ryż wcale nie ma dużo białka, mimo to, że jest biały, no to zjadając te 4-5 worków ryżu, już nam się dobija w okolice 150-160 gramów przynajmniej. A warto zaznaczyć, że czasami zjadam takie produkty, które mają troszkę więcej białka, na przykład jak kasza gryczana, kasza jaglana, komosa ryżowa, makaron. Pieczywo nawet ma więcej białka niż ryż. Także bez problemu to białko się dobija, jeżeli właśnie pamiętam o tym, żeby zjeść wystarczająco dużo. I trzymam się tych moich czterech niezbędnych elementów. Czyli właśnie dwie porcje odżywki białkowej, 100 gramów orzechów bądź nasion, kostka tofu i puszka roślin strączkowych, bądź też porcja powiedzmy 100 gramów soczewicy. Tak to właśnie też może wyglądać. Czasami też wpadnie trochę mleka sojowego. Myślę, że taką szklankę mleka sojowego jeszcze sobie dziennie piję. Dolewam do owsianki na przykład trochę mleka, trochę do kawy i tak z 200 się uzbiera. Więc tu się będzie wszystko sumowało, jak to wygląda. Wpadają też szczątkowe ilości z warzyw i to nie takie szczątkowe, bo warzywa wbrew pozorom mają całkiem dużo białka, jeżeli chodzi o stosunek ogólnej kaloryczności. Jakby warzywa nie mają na 100 gramów dużo białka, ale jak porównamy to do tego, ile mają kalorii, to czasami 30% kaloryczności spokojnie jest to białko, na przykład w takich warzywach jak brokuły, szpinak, kalafior. Tak, także to białko da się nabić.
I tak właśnie, tak, to tak właśnie wygląda moja baza produktów, które pozwalają mi zapewnić właśnie wystarczający poziom białka w diecie. Przy mojej masie ciała to około 160 gramów białka, to jest plus minus 1,7 gramów białka na kilogram masy ciała. Mówiłem, czasami spożyję troszkę więcej, czasami troszkę mniej, ale taki średni poziom, myślę, że jest to właśnie te 160. No i jak to sobie możecie odnieść do siebie, żeby każdy coś z tego filmu wyniósł? Jeżeli na przykład jesteś kobietą, ważysz ode mnie, no to prawie połowę mniej, okolice 50-60 kg, no to ta ilość białka też będzie właśnie w zasadzie o połowę mniejsza, więc ilość tych produktów będzie mniejsza o połowę. Nie będzie to dwie porcje drzewki białkowej, będzie to jedna porcja, nie będzie to 100 gramów orzechów czy nasion, tylko będzie to 50 gramów orzechów bądź nasion, nie będzie to 100 gramów soczewicy, tylko 50 gramów soczewicy i nie będzie to, ale za biało, i nie będzie to cała kostka tofu, a tylko pół kostki tofu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Oj, wieje, wieje. Kolejno, jeżeli mówimy o sobie takim przeciętnym, powiedzmy, walcu siłowni, który waży jakieś 70-80 kg, to on na przykład tych produktów musi zjeść po prostu 70-80% białkowych oczywiście i mamy wtedy do czynienia z jakieś 130 gramów białka i też jest wszystko tacy. Także po prostu jest to taki fajny pewniak, żeby sobie pewną bazę produktów białkowych wybrać, reszta uzupełnia się z węglowodanów i jest to po prostu dla mnie wygodne. Jeżeli teraz sobie zadałem pytanie, czy ja dokładnie teraz liczę kalorie, czy przestrzegam ich tak skrupulatnie jak w okresie przygotowań do zawodów, bądź jak dopiero zaczynałem się wdrażać w ten cały fitness. Obecnie nie liczę kalorii tak dokładnie jak oczywiście podczas przygotowań do zawodów. Gdybym się szykował, to by wszystko było bardziej co do grama. Kieruję się nawykami żywieniowymi. Mam wyrobione pewne umiejętności, które pozwalają mi szacować, ile jest mniej więcej kalorii w danym posiłku. Białka i węglowodanów, tłuszczów również, ale teraz kalorie są dla mnie najważniejsze. Białko, jak widzicie, wyrabia się samo w miarę spoko, jak przestrzegam tych wcześniejszych zasad. A tłuszcze i węglowodany traktuję tak trochę naprzemiennie. Nie przejmuję się, czy będzie troszkę więcej tych węglowodanów danego dnia, czy mniej, ale cały czas węglowodany mimo wszystko u mnie dominują. Tylko raz jest to okolica 400, raz jest to trochę więcej niż 400, a raz jest to na przykład poniżej 400. Tak to właśnie wygląda. Tak przy okazji, z tyłu mijamy bardzo ciekawie zagospodarowany ogródek, powiedzmy, przed blokiem, fajna konstrukcja. No i co powiedzmy o konstrukcji mojej suplementacji, tak fajnie to dobierzemy. Jak u każdego sportowca, który podchodzi trochę profesjonalnie do tematu, no to ta suplementacja jest, ale nie ma u mnie jej dużo. Niektóre suplementy stosuję okresowo, coś sobie sprawdzić, więc o nich też wspomnę, ale postaram się szybciutko, żeby się nie zagłębiać w temat. Stosuję odżywkę białkową, dla niektórych jest to zamiennik białka w pożywieniu, ale wspomniałem także, no jest to poniekąd zaliczane do suplementów, odżywka białkowa. Oprócz tego z suplementów okołotreningowych, takich skupiających się wokół treningu, to kreatyna oraz cytrulina. Kreatyny około 5 gramów dziennie, cytruliny między 5 a 10 przed treningiem. Oprócz tego, skoro jesteśmy przy temacie diety roślinnej, warto wspomnieć o takich suplementach, powiedzmy, witaminowych, i oczywiście pamiętamy o witaminie B12, warto pamiętać o kwasach tłuszczowych omega-3. Uważam też, że warto pamiętać o suplementacji witaminą D3, mimo że mamy słońce, teraz już to słońce się kończy, zaraz będzie okres jesienno-zimowy, zima, to ja witaminę D stosowałem nawet, powiedzmy, w tym okresie letnim, ponieważ nie zawsze mamy okazję, żeby się odsłonić na to słońce. Ja w praktyce stosowałem taki suplement witaminowy też ze sklepu siłaroślin.pl. Tutaj Wam się wyświetli. Jest to taki kompleks witamin i składników mineralnych, wegański suplement. Mamy tam w zasadzie, można powiedzieć, wszystko. Mamy witaminę B12, mamy witaminę D, mamy inne witaminy i składniki mineralne. W zasadzie nie ma tylko kwasów tłuszczowych omega-3, a tutaj sobie też poradzimy. Na przykład wegańskie firma Vegan City robi kwasy tłuszczowe omega-3 z alg. I tak to właśnie wygląda. Takie podstawy właśnie, że jest białko, kreatyna, cytrulina, kwasy tłuszczowe omega-3, witamina D3, K2 i jakieś inne suplementy. Oczywiście można sobie stosować, ja z faktu wygody stosuję taki kompleks ogólnowitaminowy właśnie ze sklepu siłaroślin.pl. Inne takie suplementy, które ostatnio stosowałem, tak nawet w ramach eksperymentu, żeby sobie sprawdzić właśnie, to takie kakao, powiedzmy, z dodatkiem ashwagandy, również ze sklepu siłaroślin.pl.
Ashwagandha, suplement, który pozwala nam trochę, powiedzmy, wyluzować. Trochę zbija poziom kortyzolu, trochę pozwala sobie poradzić w głowie, jeżeli tak można powiedzieć, że głowa sobie poradziła z dużą ilością obowiązków, ze stresem, z pracą i tak dalej, i tak dalej. Nie stosuję jakoś regularnie, ale teraz sobie sprawdziłem. Przez miesiąc około stosowałem taką ashwagandę. Wcześniej na redukcji też mi się zdarzało taki suplement stosować, jeżeli mam dużo pracy, ciężkie treningi. To jest to spoko sprawa, ale jakby nie chcę wchodzić bardzo w szczegóły, bo to jest też temat rzeka. Jedni działanie odczują, drudzy nie. Jeżeli twoim jedynym stresem jest to, że chodzisz do szkoły, nie pracujesz jeszcze i tak dalej, to być może nie odczujesz tego, bo masz po prostu luz w życiu. Ale jak masz dużo obowiązków, dużo pracy, dużo treningów, na przykład jeżeli mówimy o osobach fizycznie aktywnych, to może być, że jakąś korzyść odczujesz z suplementacji ashwagandą. Korzeń maka również też stosowałem, jest to naturalny składnik, powiedzmy, diety, tylko to jest jakby sproszkowany korzeń maka, który też w sugestii może trochę korzystnie wpływać na funkcjonowanie testosteronu. Ale jak wiadomo, u naturala każdy mini procent testosteronu jakby się przyda, także takie rzeczy sobie sprawdzałem, ale to nie jest regularnie stosowane w mojej diecie. Mhm. No i co, myślę, że takie najważniejsze rzeczy odnośnie tego, jak się teraz żywię, co suplementuję, są. Okej, czas na część treningową dzisiejszego filmu. Pogadamka właśnie o treningu, o tym, jak sobie teraz radzę z treningiem, zarówno w kwestii fizycznej oraz w kwestii psychicznej, jak sobie radzę z tym wychodzeniem z kontuzji odcinka radziowego. W ramach krótkiego przypomnienia, jeżeli ktoś nie wie, to borykam się z kontuzją w rejonie odcinka lędźwiowego, rwa kulszowa, ból, który zaczyna się w okolicy właśnie odcinka lędźwiowego, stricte u mnie z prawej strony i promieniuje sobie przez całą nogę aż do stopy. Nie będę wchodził w szczegóły, jakby jak ta kontuzja się narodziła, kiedy był jakiś punkt kulminacyjny, kiedy były jakieś bóle, objawy. Chcecie, to sobie cofniecie filmy, mówiłem o tym we wcześniejszym vlogu. No i co? Przejdziemy do takich szczegółów. Blisko 2 miesiące w ogóle ostatnio nie wykonywałem takich ćwiczeń jak przysiad ze sztangą, jak martwy ciąg klasyczny, jak nawet wyciskanie sztangi. Byłem, powiedzmy, obrażony na te ćwiczenia ze sztangą, chciałem od tego odpocząć i chciałem do treningu wprowadzić więcej ćwiczeń ze świata kalisteniki z dodatkowym obciążeniem. Jak widzieliście dzisiaj w filmie, na początku filmu, w formie takiego klipu czy w przerwie, było trochę moich treningów pokazanych, trochę ćwiczeń i część z tych ćwiczeń to były właśnie ćwiczenia ze świata kalisteniki, kalistenika z obciążeniem. To głównie dominowało u mnie przez ostatnie 2 miesiące. Bardzo mi się te ćwiczenia spodobały i rzeczywiście była to dla mnie taka zajawka, że mimo wszystko z tego treningu czerpać przyjemność i naprawiać to, co właśnie naprawić muszę, czyli stabilizację mięśnie core, mięśnie brzucha i nie tylko w kontekście jakby mięśnia prostego brzucha, ale wszystko dookoła, również też pracę mięśni pośladkowych i tak dalej, i tak dalej. Co do mięśni pośladkowych, to nie było właśnie w planie przez ostatnie 2 miesiące stricte ćwiczeń z ciężarem w rejonie mięśni pośladkowych. Próbowaliśmy z trenerem, czy też raczej z trenerką Zuzanna Sobczak, wprowadzić takie ćwiczenia, ale okazało się, że najwidoczniej nerw kulszowy jest na tyle podrażniony, że trzeba mu dać po prostu odpocząć. I tak też zrobiliśmy. Do momentu, aż on się nie zregenerował, to ćwiczeń w rejonie dolnych partii z obciążeniem nie było. Ewentualnie były jakieś ćwiczenia z masą własnego ciała, jak przewodzenie kopenhackie, może czasami jakiś hip thrust czy glute bridge na jednej nodze. Ale przede wszystkim dużo mobilizacji, dużo rozciągania w rejonie właśnie bioder, w rejonie mięśni pośladkowych. Dużo mobilizacji, żeby właśnie w tym miejscu był ruch i żeby tam nie było tego ucisku na nerw kulszowy. Powiedzmy troszkę o samej rwie kulszowej, bo to brzmi bardzo może niebezpiecznie dla których, jak taki wyrok. No faktycznie nie jest to jakaś tam kwestia, której komuś życzę, ale też kontuzja to nie jest wyrok, że sportu nie można uprawiać. Każdy zawodnik, albo przynajmniej bardzo wielu zawodników w pewnym momencie jest narażonych na kontuzję, tej kontuzji doznaje i często z tego można wyciągnąć, wbrew pozorom, jakąś lekcję. Można tak żartem powiedzieć, że kontuzja to jest jakiś przyjaciel, który uczy cię trochę szerzej spojrzeć na swój trening, wzmocnić to, co było słabe, bo skoro właśnie nawaliło, to faktycznie było słabe.
I też nie zawsze jakby kontuzja po pierwsze jest jakimś super błędem treningowym, czy w planie treningowym, czy w konkretnym ćwiczeniu. Wiele zawodników rangi takiej światowej po prostu kontuzji doznaje. Jeżeli chodzi o podobną kontuzję rwa kulszowa, Marisa Inda z teamu Juggernaut, być może część z Was kojarzy, też boryka się właśnie z rwą kulszową. Zawodniczka rangi światowej, trójboistka, która w zasadzie nie zrobiła jakiegoś wielkiego błędu, nie zrobiła nic złego podczas liftu, podczas martwego ciągu na zawodach, ale prawdopodobnie pozycja siedząca po zawodach w samolocie spowodowała ucisk na nerw kulszowy, mięśnie się powiedzmy spięły i ścisnęły nerw kulszowy, co właśnie u niej też powiedzmy po jakichś tam perypetiach związanych z niekoniecznie wygodnymi treningami doprowadziło również do kontuzji. Obecnie można powiedzieć, że Marisa Inda ze swojej kontuzji wyszła, chociaż wychodzi z niej powiedzmy stale, bo jak raz już coś się wydarzy, to nigdy nie jest tak, że jest perfekcyjnie, zawsze są lepsze i gorsze dni, o czym zaraz powiem też odnośnie swojej osoby. I po prostu kontuzja to nie jest wyrok, czasami kontuzja właśnie pozwala nam szerzej spojrzeć na ten swój trening, coś mądrego zawsze można z tego wynieść. I to nie jest jakby powód, żeby się załamywać. Owszem, nie były gorsze dni, jak naprawdę ból mi już dokuczał, że nie mogłem wykonać takich zwykłych czynności, nawet jak siedzenie rano, jedzenie owsianki czy wstawanie z łóżka. No nie było komfortowe, trzeba było się nawet przetaczać i ból już był męczący, naprawdę. Starałem się unikać środków przeciwbólowych, bo nie jestem jakby zwolennikiem tych środków. Ewentualnie jak był pewnego dnia naprawdę mocny ból, to po środek przeciwbólowy sięgnąłem taki mocniejszy po to, żeby mimo wszystko jakby, jeżeli jest zbyt duży ból, to ciało też nie może się regenerować optymalnie, bo całą energię poświęcę na walkę z bólem. Także mimo, że jestem zwolennikiem, jeden dzień się zdarzyło, ale jeden dzień przez te dwa miesiące, to myślę, że nie jest nic strasznego, powiedzmy, jeżeli chodzi o te środki przeciwbólowe. No i przechodząc dalej. Dwa miesiące nie robiłem takich ćwiczeń jak przysiady. Było dużo mobilizacji w rejonie bioder, dużo mobilizacji, jeżeli chodzi o rozciągnięcie nerwu kulszowego, rozciągnięcie łydek, żeby tu wszystko nie było spięte. Oczywiście mobilizacje jak otwieranie klatki piersiowej, wszystko to było grane i dużo ćwiczeń w treningach, które miały za zadanie właśnie rozciąganie mięśni pośladkowych, aktywację mięśni pośladkowych, wzmacnianie mięśni pośladkowych, tak żeby mi to nie sprawiało jakiegoś bólu, dyskomfortu i wzmacnianie mięśni core. Jak to mówi klasyk żartem, kiedyś miałeś lepszy brzuch i u mnie rzeczywiście ten brzuch teraz jakby trzeba naprawić. Może nie w kwestii wizualnej, jeżeli chodzi o mięsień prosty brzucha, ale o jego funkcjonalność, o to, żebym trzymał spięcie cały czas i prawidłową postawę, bo jest ryzyko, że jakby ten objaw rwy kulszowej, jaki u mnie się wydarzył, ta rwa kulszowa, to jest wynik tego, że kręgosłup jakoś nie był stabilny w pewnym miejscu. Pojedyncze krążki miały okazję się troszkę wydostać, ucisnęły na nerw kulszowy, no i doszło do czego doszło. Teraz muszę zadbać o to, żeby cały kręgosłup był mocno budowany mięsem, żeby to wszystko poruszało się sztywno. No i to jest właśnie mój priorytet treningowy, teraz wzmocnić stabilizację, wzmocnić mięśnie brzucha, żeby wrócić do tych ciężarów. No i właśnie, tutaj kwestia wrócić, bo tak chcę do ciężarów wrócić. Domyślam się, że to zajmie trochę czasu, bo z kontuzji się nie wychodzi tak o. I nawet jak się wyjdzie, to cały czas trzeba o ten sektor dbać. Nie można zrobić już treningu na przysłowiową pałę, tylko trzeba się właśnie rozgrzać dobrze, aktywować dobrze i no, bardzo trzeba się pilnować właśnie, żeby wszystko w tym segmencie tutaj przemieszczało się stabilnie. Jeżeli chodzi o trening ze sztangami, w tym momencie wracam powoli do sztang i wracam do ćwiczenia, za którym powiedzmy najbardziej tęskniłem, zarazem do ćwiczenia, które zawsze było moją piętą achillesową, czyli przysiad. Przysiad, który u mnie technicznie zawsze wyglądał spoko, mobilnościowo wyglądał spoko, siłowo tam nie było, uważam jakichś super wyników, chociaż 200 kg udało mi się siadać. Aczkolwiek uważam, że w przysiadzie było mi najciężej zawsze tą siłę budować. I za tym ćwiczeniem poniekąd najbardziej tęskniłem, bo jeżeli chodzi o górę ciała, ćwiczenia ze świata kalisteniki, kalistenika z obciążeniem, po prostu bardzo, bardzo mi się to podoba.
taka zajawka na ten street lifting, super. Bardzo lubię te ćwiczenia, lubię też osiągać te nowe figury kalisteniczne właśnie, jak back lever, front lever, muscle upy, dipsy, podciągania, to wszystko oczywiście z ciężarem, nie małym ciężarem. To sprawia dużo frajdy, to sprawia jakby satysfakcję z treningu, to wzmacnia globalnie ciało, wzmacnia też stabilizację, wzmacnia mięśnie core, co przyda mi się w kontekście wychodzenia z tej kontuzji, ale jeżeli chodzi o dolne partie ciała, to za tym treningiem tych partii jakby tęskniłem, nie chcę skończyć jak bocian. No i po tych 2 miesiącach stwierdziliśmy z trenerką, że wprowadzimy przysiad. Bardzo powoli wprowadzimy ten przysiad. Na chwilę obecną siadam, powiedzmy, komfortowo, raz lepiej, raz gorzej, z ciężarem w okolicy 100-120 kg. Ten blok treningowy mam skończyć z ciężarem 130 kg, nie na jedno powtórzenie, tylko na przykład na 6 powtórzeń. No i będzie to już dla mnie duży sukces. No i właśnie teraz o takich sukcesach, o tym, że podczas kontuzji musimy się cieszyć z tych małych prezentów od życia w kwestii treningowej, że z dnia na dzień nie będzie lepiej. Nawet z miesiąca na miesiąc nie będzie tak, że nagle zapomnimy o tej kontuzji, tylko musimy się nauczyć doceniać takie kwestie, że ten moment dyskomfortu, może nie takiego mocnego bólu mięśniowego, bo do tego staram się nie dopuszczać, ale taki moment dyskomfortu albo pojawia się później w treningu, że możemy trenować dłużej, albo pojawia się z większym ciężarem, czyli cieszy mnie, że na przykład z tygodnia na tydzień, może niekoniecznie, ale na przykład co któryś tydzień z kolei czuję, że jestem coraz silniejszy, że wcześniej przy 100 kilo już mnie coś tam lekko bolało, a teraz dopiero boli przy 120. Są też takie niestety dni, kiedy muszę trening odpuścić, kiedy czuję, że ciało mówi nie, nie rób tego treningu, no to wtedy robię sobie off i rzeczywiście takich treningów teraz wychodzi średnio 3 w tygodniu. Nie jestem z tego jakoś super zadowolony, może chciałbym troszkę więcej, tak 4, żeby były regularne, ale czasami albo muszę przerwać w trakcie, jak dochodzę do takiej bariery dyskomfortu, nie chcę dopuścić do zbyt dużego bólu. Ale tak, staram się docenić to, że mimo wszystko jestem sprawny, zwłaszcza jeżeli chodzi o te ćwiczenia kalisteniczne, kalistenika z obciążeniem, to tutaj jestem jakby dalej niż byłem parę miesięcy temu, więc to nie jest tak, że przez kontuzję wszystko poszło w dół, bo jeżeli chodzi o kalistenikę, to dużo udało mi się zbudować, osiągnąć, czy też wytrenować kilka pozycji. Dipsy z obciążeniem, podciągając z obciążeniem, większe niż kiedykolwiek były. Coraz bliżej jestem opanowania takich pozycji jak front lever, back lever w sumie już mi się udał, flaga już mi się udała, gdzieś tam się powoli zbliżam do handstandu. Ciekawe wariacje ćwiczeń ze świata kalisteniki, które mieliście okazję widzieć dzisiaj w filmie. To wszystko mi towarzyszy, to wszystko daje mi zajawkę z treningu i to wszystko jakby w tej materii się fajnie rozwijałem, a do ćwiczeń ze sztangami powoli wracam. Na przysiad raz lepiej, raz gorzej, mówię, lata około 120 kg w powtórzeniach. Jestem mimo wszystko zadowolony i moje jedno z takich bardziej lubianych i silnych ćwiczeń ze sztangą, czyli power row, silne wiosłowanie sztangą, 120 kg na około 6 powtórzeń, bez jakiegoś super odginania się, co też widzieliście na filmie. Też wróciło jakby na salony, też to jest dźwigane i się cieszę. I co dalej ze to, gdzie zmierzam treningowo, co chcę dalej robić? Jakby nie mogę tego w 100% zaplanować, bo ja mogę chcieć jedno, a moje ciało może chcieć drugie. Także staram się być ostrożny w tej kontuzji, staram się nie dochodzić, na przykład jeżeli chodzi o dolne partie ciała, do jakichś granic siłowych. Tak jak mówię, nie trenuję, nie dopuszczam do momentu bólu, gdy jest jakiś dyskomfort, to odpuszczam. Stale będę dbał o funkcjonalny aspekt treningu dolnych partii ciała, oczywiście górnych też, ale cały czas będę dbał o to, by znalazło się w planie ćwiczenia rozciągające, jeżeli chodzi o mięsień pośladkowy, ćwiczenia wzmacniające, jeżeli chodzi o mięsień pośladkowy, jeżeli chodzi o całą dolną część ciała, to wzmacnianie przywodzicieli, odwodzicieli i rozciąganie w rejonie nerwu kulszowego, w rejonie odcinka lędźwiowego, żeby tam nie dochodziło do jakichś spięć. I praca nad wzmacnianiem mięśni brzucha w całym rozumieniu tego segmentu, zarówno
po boku, z tyłu, z przodu, oddychanie przeponowe, umiejętność stabilizacji tułowia podczas liftów. I to rzeczywiście jakby mi pomaga. Jeżeli chodzi chwilowo, jeszcze wróćmy do kontekstu przysiadu, jeżeli robię przysiad bez takiego długiego wdechu, nawet 2-3 sekundy nabieram powietrze, wypełniam się tym powietrzem naprawdę mocno, zaciskam sztangę, mocno napinam plecy, bo to u mnie też ostatnio szwankowało. Przez ten element bólu jakby ciężej mi spiąć ten bolesny obszar. Ale jak tego przypilnuję, to przysiad jest, powiem, nawet komfortowy. Tylko no, poniekąd na nowo muszę się tego uczyć. I co? I chcę powoli wracać w stronę sztang na pewno. Chcę jakby dorzucić do swojego treningu również te sztangi, co kiedyś były. I nie chcę rezygnować ze świata jakby co kalisteniki. Kalisteniki są obciążeniem. Tylko chcę, żeby w treningu mnie pojawiały się takie dni, czy takie treningi, czy takie ćwiczenia, jak przysiad, martwy ciąg, wyciskania. Czasami z większym, czasami z mniejszym obciążeniem. Oprócz tego w inne dni na przykład coś ze świata kalisteniki, kalisteniki z obciążeniem, żeby ten trening sprawiał mi przyjemność. I jakby zdaję sobie sprawę, że nie jest to najlepsze wyjście w kontekście tego, że nie będę ani super siłaczem, trójboistą czy streetlifterem, ani nie będę super trójbojowcem, trójboistą, ani nie będę super sylwetkowcem, ale w tym momencie jakby tego nie chcę, w tym momencie nie jest mi to potrzebne, w tym momencie potrzebna jest mi frajda z treningu i chcę być taki właśnie wielowymiarowy w sporcie. Jeżeli będę chciał kiedyś wrócić na scenę sylwetkową, to na pewno jakby będę wiedział, co w tej kwestii zrobić. Wielokrotnie już w zawodach sylwetkowych startowałem i jak to mówię, już tam byłem. I niekoniecznie jakby spieszno mi do tego. Przede wszystkim chcę odzyskać tą sprawność. I wiem, że nigdy już idealnie prawdopodobnie nie będzie. Zawsze będę musiał jakiś tam sektor ciała od czasu do czasu u fizjoterapeuty przepracować. Na treningu też muszę na to bardziej uważać, ale staram się jakby nie załamywać. Mówię, każda kontuzja, każda rzecz, która się dzieje, jakaś niekoniecznie korzysta w naszym życiu, nie dzieje się bez powodu. Dzięki temu miałem okazję spróbować innych rzeczy ze świata treningu, kilku nowych rzeczy się nauczyć i mam okazję, powiedzmy, wzmocnić to, co kulało i nawet się dowiedzieć, jak z taką kontuzją sobie radzić. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś kiedyś podobny problem, to będę umiał takie sobie doradzić, także no zawsze to jest, powiedzmy, jakiś plus. Oczywiście nie jest tak, że komuś życzę kontuzji, żeby się z kontuzji uczyć jakiś tam rad, jak sobie radzić, ale jeżeli już stajemy w takiej sytuacji i nie stracimy motywacji, fajny rym przy okazji, no to możemy z tego wyciągnąć fajną lekcję, tak? Cóż, ja będę kończył tego vloga, nie będziemy sobie już więcej przedłużać, tak powiem, dosyć długo wyszło. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, czekam na Wasze komentarze, czy film się podobał, czy nie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Przypominam o podcaście u Daniela Ortęgi odnośnie diety wegańskiej i sportu. Łapeczki w górę, subskrypcje, komentarze, o tym niezmiennie przypominam. Dzięki za uwagę. Sprawdźcie inne filmy, sprawdźcie profil na Instagramie, na Facebooku, czy też zapraszam do grupy Hercules Team. I do następnego razu. Na razie.